latarnia przypadkowo spojrzała w dół. I to zadecydowało o jej losie. Ujrzała dziwnego nieznajomego. Ubrany był na czarno, leżał pokornie u jej nóg. I wyglądało, że oczekuje, aż ona zwróci na niego uwagę. Ktoś ty? Zapytała latarnia. Nigdy cię dotąd nie widziałam. Jestem cień, odpowiedział nieznajomy. Cień? Nie słyszałam. Tyś pewnie nie tutejszy. Jestem twój, szepnął cień, kładąc w ten sposób kres wszelkim dalszym pytaniom. Latarnia zmieszała się. Chociaż była pierwszą panną na tym skrzyżowaniu, nie przywykła do tak łatwych zwycięstw. Ale wyznanie cienia sprawiło jej przyjemność. Wkrótce przyjemność przeszła w sympatię, sympatia w namiętność, a namiętność w miłość. W życiu często tak było. Wkrótce, jak to zwykle, w ślad za miłością przyszły troski. Dlaczego leżysz? Zapytała z niepokojem latarnia. Źle się czujesz? Nie, nie martw się, uspokajał ją cień. Jestem zupełnie zdrowy. Ja zawsze będę leżał u twych stóp. Kochany, wzruszyła się latarnia. Nie jestem warta aż takiej miłości. Jesteś olśniewająca, odpowiedział cień. Ja zawsze będę z tobą, tylko z tobą. Dalsza rozmowa przybrała charakter interesujący tylko ich oboje. Spotykali się co noc, latarnia i jej cień, i wszystko wskazywało na to, że byli z siebie bardzo zadowoleni. Latarnia dawno zapomniała o gwiazdach, widziała tylko swój cień i nic poza nim na świecie ją nie interesowało. Nawet zamknąwszy oczy. A to zdarzyło się dniem, dlatego że wszystkie latarnie w dzień śpią. Zachwycała się. Pewnego razu, w samo południe, kiedy to latarni jakoś nie chciało się spać, usłyszała nagle głos cienia. Przysłuchiwała się temu, co mówił i szybko zorientowała się, że rozmawia on ze słońcem, dużym jaskrawym źródłem światła. Jestem twój. Mówił cień do słońca. Widzisz? Jestem u twoich nóg. Jam twój. Latarnia chciała wtrącić się do rozmowy, ale wstrzymała się. Wszak nie wypadało wszczynać rozmowy przy obcy. Dopiero wieczorem wyłożyła wszystko. Ona, latarnia, miałaby się bać własnego cienia? Co ma do tego słońce? Nie znam żadnego słońca, tłumaczył się cień. A latarnia była nieubłagana. Wynoś się natychmiast, oświadczyła. Nie chcę cię więcej znać. Nie wyrzucaj mnie, zajęczał cień. Nie mogę odejść od ciebie, mówił prawdę. Czy cień może odejść od tak pośpiewającej latarni? Nie gniewaj się na mnie, prosił cień. Pokłóćmy się. Latarnia kiwnęła głową. Zrobiła to niepotrzebnie. Kiwnęła głową zbyt kategorycznie i rozbiła się. Plotkowano później, że latarnia popełniła samobójstwo z miłości. Tymczasem
spowodowała to tylko jej pryncypialność. Teraz cień o nic nie musiał prosić. Co robić przy rozbitej latarni? Przylgnął więc do przechodzącej obok pięknej dziewczyny. Tak już był. I włóczy się teraz cień po świecie. Lgnie do wszystkich. Każdemu proponuje swą przyjaźń. Być może przylgnie i do was.